Cześć, z tej strony Wiesław. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się bardzo ciekawym tematem. Otóż będziemy szukali laptopa dla osoby, która robi zdjęcia i chciałaby te zdjęcia na tym laptopie edytować, dla osoby, która kręci filmy i również potrzebuje maszyny przenośnej, aby edytować na nim te materiały, to dokładnie o takich produktach będziemy mówili w tym filmie. W związku z tym bardzo serdecznie Was na ten film zapraszam. Może zacznijmy w ogóle od tego, że jeżeli ktoś robi zdjęcia, jeżeli ktoś jest grafikiem, to bardzo często nie jest specjalistą od komputerów. Nie siedzi bardzo głęboko w specyfikacjach, procesorach i tego typu rzeczach. On po prostu chce zakupić komputer, który pozwoli mu na szybką, łatwą i bezproblemową pracę, którą będzie wykonywał. I teraz ja w tym konkretnym poradniku chciałbym powiedzieć Wam, jeżeli zajmujecie się zdjęciami bądź filmem, na jakie parametry komputera warto zwrócić uwagę, aby wybrać maszynę optymalną dla siebie. I to niezależnie od tego, czy edytujecie zdjęcia czy filmy. Pierwszym parametrem, na który powinniście zwrócić swoją uwagę, wybierając laptopa dla siebie, jest procesor, a konkretnie rzecz biorąc ilość jego rdzeni. Minimalna ilość, moim skromnym zdaniem, to powinno być 6 rdzeni albo 8 rdzeni. I teraz ta ilość rdzeni jest ważniejsza od częstotliwości taktowania rdzeni. Czyli lepszy jest 6-rdzeniowy procesor z niższym taktowaniem niż 4-rdzeniowy z taktowaniem wyższym. Mówię tutaj o rdzeniach, które są wykorzystywane przez programy graficzne, które służą do obróbki zdjęć lub filmów. Kolejnym bardzo ważnym podzespołem komputera, na który powinniśmy zwrócić uwagę przy edycji zdjęć czy montażu filmów, jest pamięć operacyjna RAM. I teraz, jeżeli chodzi o obrabianie zdjęć, to jeżeli są to zdjęcia z wakacji, to raczej 16 albo 32 giga Wam w zupełności wystarczy. Ale jeżeli chcecie pracować na większych projektach, kiedy jedno zdjęcie może ważyć parę gigabajtów, a tych warstw może być kilka, no to można sobie policzyć, że bardzo często w komputerze właśnie dla grafika 128 GB pamięci operacyjnej nie jest niczym nadzwyczajnym. Wszystko zależy od tego, na jakich plikach aktualnie pracujecie. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o pamięć RAM, to jest generacja pamięci RAM i taktowanie. Najbardziej popularnymi pamięciami w tej chwili są w komputerach DDR4, które mogą być taktowane 3200 w laptopach albo nawet 3600. Natomiast szturmem w tej chwili wchodzą do tego typu komputerów pamięci DDR5, które mają częstotliwość taktowania dużo powyżej 5 MHz, czyli taka pamięć po prostu będzie szybciej wykonywała różnego rodzaju operacje. Trzecim filarem takiego komputera jest karta graficzna. Karta zintegrowana w procesorze bądź zewnętrzna dedykowana karta graficzna. I teraz jeszcze parę lat temu do edycji zdjęć wystarczył po prostu procesor, ponieważ karta graficzna nie brała udziału w edycji zdjęć. Natomiast tak naprawdę musicie zwrócić uwagę na to, jakie programy używacie. Zacznijmy od programów od Adobe, czyli na przykład Lightroom bądź Photoshop. To słuchajcie, obecna wersja tych programów wykorzystuje kartę graficzną w bardzo wielu aspektach. A jeżeli chodzi o eksport, czyli rendering na przykład takiego filmu, to w takim Final Cutcie w 100% te zadania leżą, powiem kolokwialnie, na karcie graficznej. Więc dobra, mocna karta graficzna w przypadku laptopa dla kogoś, kto edytuje filmy bądź zdjęcia, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ważnym elementem. A co jeżeli ktoś zajmuje się grafiką 3D na przykład w Blenderze? No bo jak spojrzycie sobie na minimalne wymagania Blendera, to tam rzeczywiście nie musi być mocnego komputera, no ale też jest komfort waszej pracy. Karta graficzna jest również potrzebna na przykład do czasu eksportu. Nie tylko procesor, ale również karta graficzna. Jak mówiłem, są programy, które wykorzystują do tego w 100% kartę graficzną. I teraz, jeżeli taki eksport, czyli nasz render, będzie trwał 5 minut, a nie 30 minut, no to już po tych 5 minutach możemy spokojnie go udostępnić i mamy czas na to, żeby pracować nad kolejnym projektem. Czwartym elementem, na który zwracamy dużą uwagę, wybierając laptopa, o którym tutaj mówimy, jest dysk twardy. I teraz chcę Wam powiedzieć, że standardem w nowoczesnych laptopach są dyski SSD, czyli bardzo fajne, szybkie dyski. Pojemność takiego dysku 512 GB to jest w tej chwili niezbędne minimum. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nabyć dysk o pojemności terabajt bądź nawet 2 terabajty.
Natomiast są na rynku dużo szybsze dyski od SSD. To też są dyski SSD, ale mają gniazdo M2. One nazywają się NVMe i te dyski mają kilkukrotnie większą prędkość zapisu i odczytu do standardowych dysków SSD. Czyli jeżeli macie duże projekty i często je przegrywacie, to możecie je przegrywać z dużo większą prędkością niż na standardowych dyskach SSD. No okej, ale okazuje się, że ten terabajt, który macie wewnętrznej pamięci, to jest jeszcze za mało i chcielibyście przegrywać duże projekty na przykład na zewnętrzny dysk. W takim wypadku szukajcie laptopów, które mają USB 3.2 obsługujące Thunderbolt bądź USB 4. Dzięki temu po pierwsze transfer danych między zewnętrznym dyskiem a waszym wewnętrznym w jedną i w drugą stronę będzie bardzo, ale to bardzo szybki. Poza tym są również laptopy, które po USB-C obsługują również power delivery, czyli jesteście w stanie na przykład do monitora podłączyć zasilanie i podłączyć ten monitor tylko jednym kablem USB-C do komputera i po tym wyjściu USB zostanie ten laptop zasilony, jak również wyśle obraz i dźwięk do zewnętrznego wyświetlacza. Jeżeli nasza praca wymaga od nas pracy w terenie, no zdecydowanie powinniśmy zwrócić uwagę również na matrycę, która jest wbudowana w ten laptop. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na kilka parametrów. Pierwszym z nich to jest rozdzielczość tej matrycy. Im większa rozdzielczość, tym większa szczegółowość obrazu, większy obszar pracy, który widzimy, ale również jasność tej matrycy, jeżeli będziemy ten komputer używali na zewnątrz, ma bardzo, ale to bardzo duże znaczenie. Powiedzmy, że mamy już sytuację, kiedy ten wasz wymarzony laptop, na którym edytujecie zdjęcia i montujecie sobie filmy, jest w waszym domu, na waszym biurku. Chciałbym wam powiedzieć, że są na rynku pewne akcesoria, które mogą pozwolić wam się wspiąć na wyżyny, jeżeli chodzi o edycję na przykład zdjęć. O czym mówię? Mówię tutaj na przykład o tabletach graficznych, które przy pomocy rysika powodują, że jakby edycja zdjęć jest dużo łatwiejsza i bardziej dokładna. A jeżeli chcielibyście poznać, jakie są typy i czym charakteryzują się tego typu tablety graficzne, to ten film znajduje się, o, gdzieś tutaj. Jesteś uczniem, nauczycielem, grafikiem, graczem, szukasz dla siebie laptopa? Polecam szukać aktualnych modeli, które będą publikowane na naszym kanale w filmach pod tytułem Polecane laptopy. Jeżeli do tej pory nie wiedzieliście, od czego zacząć poszukiwanie komputera, na którym bardzo szybko, łatwo i wygodnie będziecie edytować zdjęcia czy montować filmy, to mam nadzieję, że ten film wam w tym pomógł. Ale jeżeli szukacie takiego komputera, to słuchajcie, olbrzymi wybór tego typu sprzętów znajduje się w sklepach stacjonarnych Media Expert. A nawet jeżeli nie chcecie wychodzić z domu, możecie zrobić zamówienie siedząc po prostu na swoim fotelu, wchodząc na mediaexpert.pl. Polecam serdecznie. Dzięki bardzo, mówił Wiesław. Cześć!